właściwie odseparowane od lądu. Mury zresztą obiegają czy otaczają całość. Płyną przez Europę, zawitają do Rzymu, zawitają tutaj, do Wenecji. Później płyną do Izmiru, do Hajfy i po drodze do Pireusu. Przy okazji jest szansa, żeby pozwiedzać te najpiękniejsze nadmorskie stolice. Królnictwo, kiedyś trzeba było jechać całkiem dookoła, do sąsiednich rzek. Handlowy i port promowy w Dupro, można znaleźć fragment. I mamy część miasta nową, chociaż podobna jest, tak jak wszystkie inne miasta, Narego. Także proszę się przygotować do wysiadania, zostawić zbędne rzeczy. Jest ciepło na pewno w Dubrowniku, słonecznie. I tak będzie zasadniczo przez całe popołudnie, ponieważ mamy też spacerować i po schodach, po murach obronnych, dlatego wszystkie zbędne rzeczy, teraz najlepiej jeszcze coś wziąć, kanapkę w kieszeni, jak ktoś nie zdążył zjeść, ewentualnie trochę wody i nic ze zbędnych towarów, żeby tam nam nie blokowało rąk. Za to, żeby się nacieszyć tym, co ludzie przez całe wieki stworzyli tutaj i co do dziś stanowi o sławie tego miejsca. Do Starego Miasta zjeżdżamy z góry. Będzie widać przez krótko Dubrownik z lotu ptaka. Może nie w całości, ale rozległe mury obronne. Więc jeśli ktoś chciałby, to przygotować można aparat i ująć po trochę te widoczki. Potem będzie to okazja, żeby tylko zrobić zdjęcie jakieś fragmentaryczne, a za chwilę to nam się pokaże. Miniaturą miasta na dłoni to właśnie trzyma miniaturę Dubrownika. A dlaczego tak jest, to być może dowiemy się już za chwilę w Lidii Jugosłowiańskiej wojny, chociaż zniszczenia były bardzo duże. Nie da się ukryć, że miasto wyjątkowe w tej skali, jest też bardzo popularne, no i niestety zatłoczone. Przez prawie cały rok tu można znaleźć tłumy turystów i autokarowych, jak również przyjeżdżających indywidualnie, tych, którzy przylatują w te strony. Wielu zresztą wybiera sobie Dubrownik na dłuższe czasy, nie tylko po to, by zjeść, i wszystko to niespecjalnie pomaga w wypoczynku. Tutaj można liczyć, że najwyżej przychodzący turyści trochę przeszkadzają, zakłócają spokój, ale nie ma wszystkich tych nieszczęść cywilizacyjnych, jak w innych miastach, że krążą samochody, motocykle i wszystko to. Tak, człowiek kolejne z bram i kolejne z wież, jakie stanowią te systemy obronne. Tu choćby ta przed nami. I teraz widać w dół, jak potężne są te mury. Widać sylwetkę świętego Błażeja. I mamy to kamienne miasto z zewnątrz. Zaraz będziemy obchodzić od środka. Kończy się film, muszę go dokończyć. Minutę jeszcze. Wymienisz, nie? Tak. Po
lewej stronie widać po troszkę tam w dali za murem port Dubrownika, tego starego. To tam właśnie stała słynna flota, na której utrzymanie składali się wszyscy mieszkańcy. 1% dochodów każdego pracującego w Dubrowniku musiał być przeznaczony na ucz. Thank you.